Często zainteresowani są moi czytelnicy, skąd się bierze pomysł na książkę. Czy ten pomysł wpada tak w pewnej chwili, czy jest to rodzaj natchnienia, czy olśnienia? Otóż nie. Pomysł nie jest żadnym rodzajem natchnienia. To raczej długa, wytężona praca, zastanawianie się, rozważanie różnych historii, które się słyszało. W wypadku tej książki w otchłani mroku pomysł przyszedł mi w wyjątkowych okolicznościach. Otóż było to w trakcie moich studiów podyplomowych, filozoficznych, kiedy zorientowałem się, że istnieją bardzo silne napięcia pomiędzy dwoma stanowiskami filozoficznymi, bo studiowałem filozofię, to były moje studia podyplomowe. Kiedy zorientowałem się, że takie napięcie istnieje, postanowiłem je wykorzystać literacko. A teraz jaka jest droga od filozofii do kryminału? Oczywiście to był pewien problem, ale mówiąc krótko, przedstawiłem tutaj w mojej książce W otchłani mroku dwóch antagonistycznie do siebie nastawionych profesorów, którzy starają się zawładnąć umysłami i duszami studentów. Walczą o te dusze w sposób niegodziwy. Jeden drugiego poddaje manipulacji. I książka ta, która jest kryminałem, stawia sobie także pewne filozoficzne pytanie, czy człowiek może być tak oddany jakiejś idei, że dla tej idei jest gotów poświęcić życie innego człowieka, nie swoje własne, innego niewinnego człowieka.